Witam wszystkich drodzy widzowie. Wielu z moich widzów nie mieszka w Warszawie, a wielu z was w ogóle nie mieszka w Polsce, więc postanowiłem pokazać wam to miasto używając rowera. A w końcu odcinka wjedziemy na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki i zobaczymy Warszawę z góry. Zaczynamy. Cóż, drodzy widzowie, mój kanał nazywa się Wiesław Zaruski Vlog i nic nie vloguje. I dzisiaj to vlogujemy rowerem po Warszawie i po prostu chcę pokazać dla tych Polaków, którzy po prostu wyjechali z Polski lub mieszkają gdzieś tam w innych miastach, no i chcą po prostu zobaczyć, jak wygląda teraz Warszawa. O tym będzie ten vlog. Ja wynajmował rower taki. Pierwszy raz na tym rowerze elektrycznym. On taki półelektryczny. Mogę jakby, jak to, używać tych swoich nóg. No i tak samo, kiedy ja używam, to on jeszcze dodaje więcej prędkości. No coś takiego, jakby ja tylko na pół, w pół siły mogę jakby ten używać swoich nóg i nie będzie mnie jakby ciężko. Cóż, zaczynamy. Teraz jestem tu gdzieś na Żoliborze i chcę powiedzieć, że tutaj bardzo pięknie, no i taki normalna dzielnica taka. Bardzo mnie podoba się to, no i zielony. Używam takiego uchwytu do mojej kamerki niezwykłego, więc mogę korzystać z dwóch rąk, no i nagrywać. Jak mówiłem wcześniej, zawsze to mówiłem i będę mówił o tym, że bardzo mi podoba się te ścieżki rowerowe w Polsce w całej, bo jeszcze raz chcę powiedzieć, jak mówiłem wcześniej, w Moskwie w ogóle nawet takich nie ma ścieżek rowerowych, ani zrobiony tylko, jakby zbudowany tylko po to, żeby jakby zarabiać pieniędzy i tyle. A jeśli chcesz korzystać z tych ścieżek rowerowych, to w ogóle nigdzie nie zmożesz przejechać. Na przykład chcesz z punktu A do punktu B pojechać rowerem, no i nie dasz rady, bo ścieżka rowerowa jakby zostanie, nie wiem, zamknięta lub jeszcze coś z niej będzie. No i jakby duży problem, wielki problem z tym. A tutaj nie. Bardzo mi się to podoba. No i jak już powiedziałem, ten Żoliborz bardzo piękny i taki zielony, zbyt zielona dzielnica. A my razem z wami idziemy do centrum miasta, do tych wieżowców. I tymi ścieżkami rowerowymi można dojechać gdzie chcesz. Ja próbowałem zrobić taki challenge w Gdańsku, jakby po prostu używasz rowera, używając rowera przejechać jak można dłużej i nie używać zwykłych tych dróg pieszych, przejścia tego chodnika. No i dałem rady. Bo w tym Gdańsku tam wszędzie te ścieżki rowerowe, no i tak dalej. Bardzo wygodnie korzystać z tych hulajnóg, z rowerów. Jak powiedział mi Roman Pan Polszy, on powiedział, że to jest największa flaga polska w Polsce. Nie wiem po co, ale tu w Warszawie, obok galerii Arkadii, zawsze tutaj te tramwaje bardzo, jak to, nie szybko oni jedą tu, bo tutaj nie naprawione te, jak to, koleje albo coś takiego. Nie wiem po co oni powoli tak bardzo, bardzo nie szybko jedą. A dalej oni zaczynają z taką prędkością jechać, że
Tylko trzeba trzymać się wszystkiego, co znajdziesz w tramwaju. Znalazłem jeszcze tutaj taki moment. Patrzcie, teraz ten człowiek na tym BMW, on powiedział, że proszę bardzo, może pan przyjechać. A kiedy ludzi na tych, o patrzcie, w jaki sposób tutaj zostawił swój samochód, no i zostawiła, ale niezbyt dobrze. No i teraz wszyscy wiecie, kto to jest. No i te też. Jakby ludzi, jak mówiłem o tym człowieku na BMW, on powiedział, że ja mogę przyjechać jakby dalej, tak? Ale tu wielki problem zawsze, że ludzie, którzy korzystają z hulajnóg albo po prostu z rowerów, oni zawsze nie czekają na tych ludzi, jakby na pieszych, no i oni jakby powinny, żeby ludzie pierwszy przeszli ten chodnik, ale oni tego nie robią i pierwszy jedą. Tak samo byłem bardzo zdziwiony z tego powodu, że tutaj bardzo dużo ludzi używają tych rowerów, nawet letem. No oczywiście letem, tak samo jeszcze i zimą, bo ta pogoda pozwala, ale jeszcze chcę powiedzieć o tym, że w Rosji w ogóle nie ma takiej popularności tych rowerów. No oczywiście związane to wszystko z tym, że nie mamy ścieżek rowerowych. No i tak samo, że wielu problem z tymi rowerami. Nie mamy miejsca dla tego, żeby gdzieś zaparkować rowery i tak dalej. Oczywiście sklepy spożywcze albo po prostu zwykłe galerie, oni mają jakieś tam miejsca parkingowe dla tych rowerów, ale w ogóle nie dla, nie dla taką wielkości. Na przykład no, przyjedziesz na przykład tam, nie wiem, 5 przyjaciół do galerii i tylko 2 z nich mogą jakby znaleźć te miejsca parkingowe, bo nie z tego powodu, że wszyscy zajęty te miejsca parkingowe, nie, tylko w ogóle mamy 2 obok galerii i tyle. No i z tego powodu nie ma gdzie jakby schować w domu lub tam jeszcze gdzieś. No i jeśli zostawisz na korytarzu, to od razu skradzą go, no i jakby takie problemy. Z tego powodu nie mamy w ogóle. No i jeszcze klimat, oczywiście jeszcze ta pogoda, a ta minus 30, nie będziesz korzystać z tego rowera. Jaki smak, taki smak, który latem, taki wiecie, z tych kawiarń, ze wszystkich restauracji do ulicy, no i ty możesz po prostu poczuć to, taki coś tam oni grillują, mięso, jeszcze coś. Tutaj jakiś samochód piękny, jakiś Mustang, coś takiego. Patrzcie, wszyscy używają tych rowerów. Bardzo dużo rowerów, kiedy jeszcze. Taka pogoda, wiecie, bardzo ładna. Wygodnie korzystać z tego roweru, bo kiedy za gorące, już nie masz w ogóle tego, nie wiem, tego, czyli tam, nie wiem, smaku, coś takiego w tym, że korzystasz z tego rowera, jedziesz tym rowerem. A, no i to teraz chcę jeszcze tutaj pokazać taką, nie wiem, dziwna rzecz. Maybelline, albo jeszcze jakaś tam ta firma, która robią tam dla kobiet, tam no, związana z urodą i tak dalej. Ona tutaj ma namalowała jakieś tam winda i szkło u windy, jakby w wieżowcu. Oni namalowali różową, lub to po prostu stickery, lub coś jeszcze. Patrzcie, jak wygląda. No oni namalowali Maybelline New York, tak. I patrzcie, i teraz ten wieżowiec, jakby taka, po rosyjsku to tusz dla ręcznic, nie wiem jak to po polsku. No i
ona wygląda w taki sposób i teraz od razu widzisz, że ona taka duża tu. Jeśli jej widać od kiedy na przykład jesteś w ogóle nie w centrum miasta, a gdzieś tam dalej i widać od razu ten wieżowiec. Tam dalej centrum, ale pojedziemy w inny kierunek. Przypomina mi, chociaż ja nie byłem ani razu w New Yorku, ale przypomina mi ten Nowy Jork, to skrzyżowanie. No i jedziemy. Bardzo taki duży ruch tutaj, mocny ruch tych samochodów, tramwajów, wszystkich. No co tutaj gadać, to Warszawa. I wiem, że chyba ludzie, którzy oglądają mnie gdzieś tam z wioski pięknej, lub tam jeszcze z małego miasteczka jakiegoś, oni chyba już teraz mówią, że bardzo głośno w tej Warszawie, dlatego tu mieszkam. I teraz obejrzyłem odcinek Wiecisława, no i zdecydowałem, że dobra, że nie mieszkam w Warszawie. A dla mnie nie, dla mnie ten ruch to jest jakby życie. Dla mnie taki wieżowcy i tak dalej, bardzo... Ja chcę od razu więcej kontentu robić, więcej pracować i tak dalej. Ja chcę już jakby żyć bardzo aktywnie. Nie w sensie, że ja chcę iść do jakiegoś tam zdrowfita lub jeszcze gdzieś do fitnessu. Nie w tym sensie, a po prostu pracować. Jedziemy do tych wieżowców, a potem wrócimy i pojedziemy do tego. Jak się on to nazywa? Do Pałaca Kultury. A teraz do wieżowców tych. Bardzo podoba mi się, jak ta Polska wygląda tu. Proszę bardzo. W Warszawie ludzie już przyzwyczajeni do tego, że nikt nie chce przepuścić, nie wiem, nikt nie chce, ni żaden człowiek na rowery, korzystając z rowerza, nie chce, żeby ludzi przeszli przez chodnik pierwszy niż on. No i z tego powodu ludzie w Warszawie, ja już patrzę na to, że oni czekają, kiedy ty jakby będziesz pierwszy, a oni już przejdą po tym, później. Ale zgodnie z ustawą nie trzeba tak robić i zgodnie z ustawą trzeba, żeby rowerzysta wszystkich jakby na wszystkich czekał, a tylko po tym mógł jechać. A tutaj w Warszawie to tak nie działa, nie wiem po co. Tutaj fabryka Norblina, chyba już wszyscy wiedzą, nic tutaj nowego ja nie mogę powiedzieć. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że kiedy tam byłem jeden raz i w jedną restaurację, no tam bardzo drogie. Chociaż wygląda wszystko super, no i jakby zrobili z tego tej kawiarni taką strefę food courta, ale drogie. Jakby niezwykłe miejsce. No i tu też taka wielka problema, że tutaj mogą ludzie chodzić, no i rowery też. Ale tutaj na przykład tu to bardzo niebezpieczne. Na przykład jeśli tutaj będzie autobus, to jak rowerzysty mogą przejechać z tymi ludźmi razem, czy co? W jednym tym, za przystankiem tym. To problem. A tutaj dalej wszystko w porządku. Tutaj coś oni budują tu w Warszawie, jest nowy wieżowcy, coś takiego, bo widać, że mało, bardzo za mało im tu tych wieżowców. No i oni chcą więcej. Bardzo podoba mi się ten budynek, taki mały wieżowiec po prawej stronie. No i bardzo podoba mi się ta ulica z tymi wieżowcami, ale na tej ulicy zawsze ten wiatr. Zawsze. No i teraz tutaj w jakiś sposób, nie wiem w jaki, trzeba w lewo wyjechać. A, tam chyba chodnik i też dla rowerów. Ścieżka. No i chyba będziemy ją używać, dlatego żeby wrócić do centrum miasta. No i zobaczyć, jak tam wygląda ta Warszawa w centrum miasta. Czekają na wszystkich i na mnie też. I teraz
kręcimy w lewo. No i teraz jedziemy do, jakby będziemy wracać do Pałaca Kultury. Nawiasem mówiąc, Pałac Kultury ma 69 lat. Nie wiem, tam dwa dni temu to było lub będzie. Nie pamiętam, w którym dokładnie roku. No chyba już napisali. Od w ten czas, już ten moment już napisali chyba. Wiem, że 69 lat. Latem. No, latem zbudowali. Ten kawałek Warszawy jeszcze obok tych wieżowców nie zbudowany, nie wyremontowany, a dalej idzie jakby, a dalej wszystko w porządku. Pamiętam, kiedy jeszcze byłem w Rosji, ale już miałem tam papiery, dokumenty z Polski o tym, że zapraszają do Polski do pracy. I ja oglądałem, patrzyłem na te wszystkie ulicy przez Google. Jak on się nazywa? Google Panoramy? Coś takiego. No i co? I patrzyłem akurat te same ulicy. A teraz ja już drugi rok. Proszę bardzo. A teraz już drugi rok. Po prostu korzystam z tych uliczek normalnej. Co, o czym wcześniej marzyłem, teraz używam na co dzień. Nie bardzo wygodna tutaj taka ścieżka. No i bardzo jest dzisiaj taki ładny dzień. Słońce, wszystko co trzeba, żeby spacerować, no i w ogóle korzystać z rowera. No i jesteśmy tu, w centrum miasta. Obok tego dworca. Oj, dworca. No i tak, dworca kolejowego i jeszcze obok Pałaca Kultury, Nauki i Kultury. A, wiecie co? Ja z moim przyjaciółem byłem w tym wieżowcu na ostatnim piętrze lub tam, nie wiem, na 43, coś takiego, lub na jakimś takim. No i teraz kawałek, patrzcie, kawałek z tego piętra. No i tak to wygląda. Taksówkarzy. Jeśli obok widzisz taksówkarza, to powinien być bardzo... Jeśli widzisz taksówkarza obok, to powinien być bardzo, bardzo ten. Jak się to nazywa? Akuratnym trzeba być. Patrzcie, jeszcze jeden taksówkarz. Bo taksówkarze, oni nie chcą w ogóle patrzeć w lewo, w prawo, oni po prostu silnik w górze, silnik do góry i pojechali. No i przejechali my razem z wami do tego centrum. To te wieżowcy, jak zawsze bardzo duży ludzie, nawet dzisiaj, co dzisiaj, czwartek, duży ludzie, oczywiście coś oni tutaj budują, cała Polska jeszcze buduje, no i wszyscy gdzieś idą. A mój rower teraz już nie ma tego, elektryczności. On do ładowarki trzeba go, ale to robi firma, a nie ja. Oczywiście gdzieś teraz trzeba go zostawić, ale gdzie teraz trzeba jeszcze znaleźć? Jak powiedziałem, 69 lat ma teraz, ma urodziny ten dworzec. Tak, dlaczego ja chcę na niego powiedzieć, że dworzec? Bo po rosyjsku to dworzec, a palac po polsku. No i dla mnie to bardzo ciężko pamiętać, na którym języku co znaczy. No i jedziemy do góry, do piętra 30. No i zobaczymy, jakie widoki z tego piętra. Teraz trzeba jechać windą.
do 33 piętra. Ja pamiętam, jak to było 50 lat temu, tylko babka tu kierowała do tego. No i jesteśmy tu. Na górze. No i nic się tu nie zmieniło. Wszystko wygląda tak samo, jak wyglądało wcześniej. Bardzo piękna Warszawa. A teraz zobaczymy, jak to wygląda po prawej stronie. Jakby, gdzie dworzec kolejowy. Ale bardzo mi się to podoba tu, kiedy to wszystko, jak to wszystko wygląda wieczorem. Kiedy ten wschód, zachód słońca. 20 i 21 lipca, tutaj napisane, z 20 na 21, tu można będzie przejść w nocy, bo zawsze oni w nocy nie pracują, a dzisiaj będą pracowali. O, przepraszam, nie dzisiaj, a 20 będą pracowali, pracować. No i to czwartek, nie bardzo duży tutaj ludzi, jakby ten trafik, no niezbyt dużo samochodów. Tak samo można tu coś kupić, usiąść siebie, pogadać, no i w ogóle patrzcie, ile tutaj stickerów. Też bardzo podoba mi się, jak to w środku wszystko to wygląda. Taki ten bardzo wysoki potolki, o, a dach jakby, krysza, nie wiem. No i to najlepsza chyba strona, z której można tu coś zobaczyć, wieżowcy. No i w ogóle. Chcę jeszcze powiedzieć, że jutro następny kolejny odcinek będzie na kajakach, nie wiem jak to po polsku w ogóle to się nazywa, chyba kajaki tak samo. No i na tych kajakach to będzie mój pierwszy raz. I dlatego ja wybrałem w ogóle nie maszrut, a po prostu jakiś tam mały, można za darmo wynajmować kajaki tutaj w Warszawie i obok jakiegoś tam forta byłego po prostu płynąć. No i tam bardzo mała taka woda. No i po prostu dlatego, żeby spróbować, co to w ogóle kajaki, no i nagrywać vloga. O, a tam widać po prawej stronie ten Stare Miasto. Tutaj też wszystko pięknie wygląda. I dlatego ja bardzo lubię mieszkać w tych dużych miastach. Wszystko tak wygląda super. Wszędzie coś możesz znaleźć. Różne jedzenie, różne ludzie, różne budynki, różne ulica, ulicy. Bardzo dużo kontentu można nagrać też. A, i jeszcze co chciałbym powiedzieć. Patrzcie, вот ta ulica, i tu też. A tutaj wszystko to będzie, jak to, zabetonowane w środku. No i tu możemy zobaczyć ten, jakby, po prostu miejsce dla odpoczynka. Chodnik i tak dalej, bardzo dużo zieleni, bo teraz to, bo teraz wygląda вот tam bardzo tak jakby betonowo wszystko. No i patrzcie, ile takie miejsce w centrum miasta, gdzie można spacerować i tak dalej. Po prostu wszystko zostawione tymi samochodami i tyle. Jakby państwo powiedziało, że oni chcą zrobić z tego duży taki jakby park. No i gdzie ludzie mogą jakby usiąść siebie, odpoczynać i tak dalej. Oczywiście nie wszyscy byli z tego zadowoleni. No. To chodzi o kierowcach i oni powiedzieli, że jakby
Nie trzeba tego robić. Bo to jest jakby najlepszy, nie wiem, przejazd. Najlepszy dlatego, żeby skręcić tu i jechać po tej ulicy. Patrzcie, ile tam na skrzyżowaniu transportu miejskiego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nawet. Stary tramwaj jeszcze. No super. Cóż, jutro idziemy razem z wami na kajaki. Będzie próbował po raz pierwszy korzystać z tych kajaków. No i do zobaczenia w kolejnym następnym odcinku o 9 rano. Do widzenia.